Godzina 13.36, to jest audycja Nic na Siłę. Dziś o strefie czystego transportu rozmawiamy i rozmawiamy z naszym kolejnym gościem, panem Aleksandrem Szałańskim z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Państwo są organizatorem kampanii strefy czystego transportu, czy tak? Jednej z wielu, tak. Jednej z wielu siłami naszych fundacji. Zaczęliśmy informować o zanieczyszczeniach pochodzących z transportu, szczególnie z samochodów prywatnych, i o tym, jak można temu zaradzać, chyba w 2019 roku, kiedy po raz pierwszy postawiliśmy naszą stronę skierowaną do mieszkańców i staraliśmy się w taki łatwy i przystępny sposób informować o wpływie transportu drogowego na zdrowie. I tym rozwiązaniem według państwa fundacji są pojazdy elektryczne. Na czym polega ta zeroemisyjność tych pojazdów i jak wygląda rynek pojazdów elektrycznych w Polsce, jak on się zmienił przez te ostatnie 4-5 lat? Och, to zadała pani pytanie, w którym jest strasznie, strasznie dużo wątków. Zacznę może od tego, że pojazdy elektryczne to nie tylko samochody prywatne. Znaczy mamy oczywiście samochody prywatne, ale elektryfikacja transportu dotyczy też pojazdów dostawczych, szczególnie w kontekście transportu mobilności w mieście. To jest bardzo ważny sektor. A dotyczy ciężarówek, transportu ciężkiego, również poza miastami. Transport, pojazdy elektryczne to też transport zbiorowy. Autobusy, tramwaje, metro, to są wszystko pojazdy elektryczne. No i wreszcie mikromobilność, mobilność indywidualna. Rowery, w tym też rowery towarowe, wspomagane elektrycznie, hulajnogi. Tych pojazdów jest bardzo wiele. I my się skupiamy przede wszystkim jednak w tej strefie czystego transportu na samochodach osobowych, które zakładam, że chodzi o to, żeby było jak najwięcej, bo one wjazd do takiej strefy czystego transportu będą miały. Ile tych samochodów osobowych elektrycznych w Polsce w tej chwili jest? W tej chwili, licząc hybrydowe samochody, mamy ich około 100 tysięcy. Właśnie, bo teraz w ostatnich dniach, w zasadzie w ostatnich tygodniach dużo się mówiło o utrzymującym się sceptycyzmie wśród Europejczyków, jeżeli chodzi o auta elektryczne. Dzisiaj gruchnęła z kolei informacja o tym, że Komisja Europejska wprowadzi dość wysokie cła na chińskie pojazdy elektryczne. Czy rzeczywiście ta tranzycja w kierunku elektromobilności, czy ona jest taka prosta, taka ciągła, czy też znaleźliśmy się w jakimś takim punkcie, gdzie coś trzeba zmienić? Jesteśmy w takim punkcie, w którym przede wszystkim europejski przemysł motoryzacyjny, głównie firmy niemieckie, zorientowały się, że przespały ostatnie kilka lat. Dały się wyprzedzić Chińczykom i Amerykanom. W tej chwili największe firmy motoryzacyjne na świecie to już nie są firmy europejskie, to są firmy chińskie i amerykańskie. No i niektórzy jeszcze próbują jakoś z tym walczyć. Niemieckie koncerny bardzo naciskają na niemieckich polityków, aby starać się luzować te regulacje, które udało się wielkim wysiłkiem w zeszłym roku wprowadzić, czyli nałożenie obowiązku na producentów samochodów, bo to jest też bardzo ważne, w jaki sposób europejska legislacja podchodzi do całego procesu, czyli stara się nakładać obowiązki na producentów, nie na mieszkańców, odbiorców, użytkowników, ale właśnie na producentów, czyli zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi od 2000 nowych samochodów, rejestracji nowych samochodów od 2035 roku. No mamy taki, jesteśmy w takim miejscu, że faktycznie jakby nacisk tych no głównie właśnie niemieckich dużych koncernów motoryzacyjnych na niemieckich polityków jest mocny, ale wydaje się, że to jest absolutnie ślepa uliczka, to znaczy na spowolnieniu tego procesu europejski przemysł może stracić tylko jeszcze więcej, tak? To znaczy albo będziemy mieli na europejskich, polskich drogach więcej pojazdów chińskich i amerykańskich, albo więcej europejskich.
I to jest właśnie wybór, przed którym stoimy. No właśnie, tutaj mówimy o cłach w wysokości od 17 do 38%. To jest informacja z Financial Times. Natomiast, no właśnie, czy w gruncie rzeczy tutaj przejście na elektromobilność, na elektryki, czy to nie jest walka między wielkimi koncernami, jakimiś właśnie spływami politycznymi i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest w gruncie rzeczy coś, co zatrzyma takie przejście na pojazdy elektryczne? No, miejmy nadzieję, że nie. No, miejmy nadzieję, że nie, no bo dlatego, że z jednej strony no, celem elektryfikacji jest też no, poprawa jakości życia nas wszystkich. Tak? Z jednej strony mamy kryzys klimatyczny, ale samochody, szczególnie samochody prywatne, to jest przede wszystkim jakość powietrza i zdrowie ludzi, zdrowie mieszkańców, zdrowie nas wszystkich, związane po prostu z zanieczyszczeniem powietrza, bo z jednej strony to jest oczywiście emisje CO2, sprawy klimatyczne, no ale z drugiej strony to jest to, co się wydobywa po prostu z rur wydechowych samochodów, więc walczymy o zdrowie, walczymy o poprawę jakości powietrza z jednej strony, z drugiej strony walczymy oczywiście o środowisko i o klimat, ale z trzeciej strony walczymy o europejski przemysł. Walczymy o miejsca pracy w europejskim przemyśle, walczymy o pozycję europejskich firm na globalnym rynku, a dodałbym do tego jeszcze szerzej pozycję polityczną Europy i poszczególnych społeczeństw europejskich, przede wszystkim wobec eksporterów paliw kopalnych, bo nie oszukujmy się, jednym z celów elektryfikacji, albo inaczej, jednych z celów, do których elektryfikacja transportu też się powinna przykładać, jest odejście od paliw kopalnych i od uzależnienia przede wszystkim od różnych zewnętrznych reżimów, które też mogą dzięki temu oczywiście wpływać na naszą tutaj europejską wewnętrzną politykę. Elektryfikacja transportu ma być też jednym z instrumentów do uniezależnienia się również od tych zewnętrznych podmiotów. Pojawia się wiele głosów, że auta elektryczne są po prostu drogie i że wpłynie to na wzrost wykluczenia transportowego wielu osób, których nie stać na takie samochody. Jaka jest Państwa odpowiedź na te głosy? Ja się zgadzam, że samochody elektryczne są drogie. I są za drogie. Zdecydowanie tak. Natomiast dlatego też cały ten proces jest rozłożony na bardzo wiele etapów. I tak jak wspomniałem, w pierwszej kolejności presja nałożona jest na producentów. Moim zdaniem znacznie większa presja powinna zostać położona też na podmioty prywatne. Czyli na przykład na elektryfikację flot firmowych, flot służbowych. Tak, żeby jakby ten prywatny kierowca, prywatny odbiorca na samym końcu jakby, żeby do niego jakby cały ten proces dotarł na samym końcu. Są różne instrumenty skierowane do takich prywatnych odbiorców, prywatnych kierowców, osób, które jeżdżą prywatnymi samochodami osobowymi. Jednym z takich pomysłów jest tak zwany społeczny leasing, który przyniósł we Francji, był wielkim sukcesem, czyli za kilkaset euro można było mały samochód miejski elektryczny, no czy większy, ale miejski samochód wynająć. Oczywiście tutaj były duże dopłaty ze strony państwa. Wiem, że nasze Ministerstwo Klimatu wspólnie z NFOŚ-iem również rozważa podobne programy. Zgadza się, ze środków Krajowego Planu Odbudowy są przewidywane rzeczywiście dopłaty do zakupu pojazdów zeroemisyjnych. Tak, zgadza się. Ale tu cały czas mówimy o prywatnych samochodach, a pan wspomniał o wykluczeniu transportowym i to jest mega istotna rzecz. Znaczy, wykluczenie transportowe w Polsce to jest faktycznie ogromny problem, no ale rozwiązaniem jest przede wszystkim postawienie na transport zbiorowy i na transport publiczny, również takim poza miastami, również międzymiastowe. To jak wytłumaczyć może jeszcze spadek zainteresowania pojazdami elektrycznymi w Europie? To takie ostatnie wskaźniki, że spadła sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie. Czy to jest właśnie przez ich
ceny, czy też ogólnie mamy do czynienia z jakimś kryzysem branży samochodowej? Myślę, że to jest pewnie konglomerat kilku różnych czynników. Pewnie nie do końca bym się zgodził z tym, że jest to jednoznaczny spadek czy brak, czy jakieś zmniejszone zainteresowanie. Myślę, że samochodów jest elektrycznych, również tych prywatnych, jest coraz więcej i będzie ich coraz więcej. Pewnie trzeba by się przyjrzeć sytuacji w konkretnych miejscach, w konkretnych krajach. W niektórych państwach zmieniają się systemy wsparcia, a kończą się na przykład subsydia do zakupu nowych pojazdów i wtedy zwykle mamy do czynienia z takim chwilowym tąpnięciem. No jakby też producenci muszą się dostosować troszkę do nowej oferty, kiedy takie dopłaty się kończą, a takie dopłaty oczywiście nie mogą istnieć w nieskończoność. Stanowią jakiś pewien instrument, który ma wprowadzić pewną liczbę tych pojazdów na rynek, pozwolić też na to, aby bardziej opłacalny stał się rozwój infrastruktury ładowania takich pojazdów. Więc myślę, że jest to jakiś pewien naturalny etap w poszczególnych krajach, trzeba by spojrzeć na poszczególne rynki. To może jeszcze wracając do SCT. Dużo mówimy o uchwałach, mówimy o planie wdrażania coraz bardziej wyśrubowanych norm, ale jak z punktu widzenia takiego praktycznego, infrastrukturalnego taka strefa powinna zostać przygotowana? Ja może zacznę od jednego zdania, bo mówimy znowu w jednym temacie, właściwie jednym tchem mówimy o elektromobilności i strefach czystego transportu. W polskiej rzeczywistości strefa czystego transportu właściwie nie ma nic wspólnego z elektromobilnością, może poza tym, że przepisy znajdują się dosyć nieszczęśliwie w ustawie elektromobilności. Tak jak Państwo się przyjrzycie tej strefie w Warszawie, planowanej strefie w Krakowie, czy projektowi strefy we Wrocławiu, no, one dotyczą, tam nic nie ma właściwie o samochodach elektrycznych, tak? Nawet w ostatnim etapie wprowadzania strefy absolutnie będą mogły się po nich poruszać samochody spalinowe, samochody z silnikami diesla i to kilkunastoletnie. Także troszeczkę te dwa tematy myślę, że należałoby rozdzielić. Natomiast jeśli pan mnie pyta o to, jak przygotowywać taką strefę czystego transportu, jeśli dobrze zrozumiałem to tak, pytanie. Tak, bo jednak się tak kojarzy troszeczkę, że SCT mają również pomóc w dokonywaniu tej tranzycji w kierunku elektromobilności. No tak przynajmniej jest kojarzone. Chyba bardzo długiej chyba perspektywie. No tak jak mówię, chyba trochę przede wszystkim dlatego, że przepisy SCT są w ustawie elektromobilności, ale tak jak mówię, moim zdaniem nieszczęśliwie się tam znalazły kilka lat temu, w 2018-2019 roku. A w polskiej rzeczywistości SCT ma naprawdę właściwie nic nie ma wspólnego z elektromobilnością. Raczej z ograniczaniem wpływu szkodliwych emisji z tych najbardziej zanieczyszczających, najstarszych samochodów po prostu na jakość powietrza i na zdrowie mieszkańców. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Aleksander Szałański z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.